dziewczynki, zapraszam Was na kolejny film. A dzisiaj, słuchajcie, będzie to vlog z mojego pierwszego dnia mamy. Dzisiaj mamy 26 maj, Dzień Matki, i postanowiłam, że a w sumie będzie to mój pierwszy dzień mamy, więc mówię, nagram to. Muszę dzisiaj się, słuchajcie, trochę ogarnąć, bo mam niespodziewane gości. Koło czwartej przychodzi mój brat z moim chrześniakiem, a wczoraj właśnie przyniosłam do mojej mamy prezent dla chrześniaka. Mówię, a to będzie, to mamo mu dasz. No a okazuje się, że dzisiaj przychodzą, także muszę jechać do niej znowu po ten prezent, żeby mu dzisiaj dać. Już będę miała, wiecie, jakby to odhaczone. Tutaj stoję przy oknie i mnie trochę prześwietla. Sama muszę się ogarnąć, muszę, słuchajcie, sobie umyć włosy, trochę się dzisiaj podmaluję. No i też wieczorem się nas przychodzą goście. Czy goście? No, wieczorem przychodzą do nas znajomi. Przychodzi kolega mojego chłopaka ze swoją dziewczyną. Najpierw muszę coś zjeść, bo jestem mega głodna. Zjem śniadanie, jest ogólnie godzina 10:40, więc ja idę zjeść sobie, słuchajcie, śniadanie, potem idę sobie ogarnąć włosy, czyli po prostu je umyć i nałożyć makijaż, a potem będzie koło pewnie 12, więc moja córka będzie jadła kaszę, potem jak chłopak wstanie, bo dzisiaj jest po nocy, więc jak chłopak wstanie, to pójdziemy, to ja pójdę, pojadę pod ten prezent do mojej mamy i przy okazji wstąpię na szybko do Biedronki. Muszę zrobić małe zakupy. Zanim zjem śniadanie, to słuchajcie, pokażę Wam mój balkon, który sobie ogarnęłam. Miałam sobie nagrać taką organizację balkonu, ale mówię, dobra, to jednak, słuchajcie, nie. Ale pokażę Wam teraz, jak wygląda mój balkon. Jeszcze nie jest tak do końca ogarnięty, ale mniej więcej Wam pokażę. O, tam ręka jest mojej córki, która zawsze wchodzi na balkon. Teraz przychodzi do drzwi balkonowych, będzie puka puka. Na dole, na podłodze stoi, słuchajcie, jeszcze tutaj na podłodze, na dole stoi jeszcze doniczka z bratkami, które jakieś takie mi się robią, takie gąszcze, jak widzicie, i tutaj stoi jeden bratek, który nie jest w ogóle posadzony, i jeszcze stoi tutaj kocisko, więc tak stoi sobie tutaj na podłodze takie jeszcze kwiatki. A teraz, słuchajcie, lecę jeść śniadanie, bo jestem mega głodna, więc zjem śniadanie, szybko ogarnę na stole, dopiero pójdę sobie myć głowę i malować się, bo trochę mi z tym zajdzie. A jak nie zdążę się pomalować teraz, to maluję się już w kaszce, bo może zdążę, może nie, zobaczymy. A teraz idę, słuchajcie, jeść śniadanie, bo kawa już jest zrobiona, tak jak widzieliście. Teraz idę jeść śniadanko, dopóki ta moja pani, która tutaj tam skacze. O, tam możecie zobaczyć. Jest grzeczna i nie marudzi, bo przespała się trochę, więc jest grzeczna. Ja teraz, słuchajcie, lecę jeść śniadanie, a pokażę Wam może, co jem na to śniadanie. Moje śniadanie jest bardzo, bardzo szybkie i proste. Teraz to, słuchajcie, na śniadanie serek wiejski. I to jest moje śniadanie całe. Thank you.
gdzie posprzątałam wszystko, co miałam posprzątać, więc jest super. Stoję pod światło, więc przepraszam, jestem taka ciemna, ale nic nie szkodzi, umyję sobie głowę, a potem będziemy się tu ogarniać. A tu, słuchajcie, jest moja mała pomocnica, ona jest ze mną wszędzie, zobaczcie. Tada! Tam, gdzie ja, to i ona. Prawda? Prawda, myszko moje? Tak? Chodzi za mamą. A jeszcze muszę ogarnąć w kuchni. Więc chyba najpierw jeszcze bardziej ogarnę wszystko, a potem będziemy sprzątać. Znaczy potem będę sobie myła głowę, bo... No sprzątanie musi być najpierw, więc dalej bardziej posprzątać. Więc teraz idę tutaj, słuchajcie, ogarnę cały ten blat i mam nadzieję, że potem będę mogła w końcu umyć sobie głowę. Super, jak widzieliście, posprzątałam stół, posprzątałam kuchnię, więc jest super, jeszcze potem muszę ogarnąć tylko zabawki mojej córki, które są na tym dywanie, które wam zaraz pokażę, ale najpierw będę, słuchajcie, umyć głowę, bo nie jest tutaj jakoś mi jakoś super komfortowo z tymi włosami, więc będę się umyć włosy. Jeżeli chodzi o to, co używam do włosów, czyli jakie szampony, to wszystko macie w moim wieczornym spa. Link oczywiście do filmu macie w opisie. Jak samo macie do tego holu zakupowego, którym wam pokazywałam, tą świeczkę, ten lampę z gaming, też macie link do opisie. Thank you.
Od razu się już człowiek lepiej czuje. I co? I teraz mamy godzinę 11:53. Idę wstawić zaraz wodę na kaszkę. Zaraz będę jadła, a zaraz będzie córka jadła kaszkę. W ogóle dajcie mi znać, czy byście chcieli takie na przykład tygodniowe vlogi, czyli przez cały tydzień coś nagrywam, a potem wam puszczam tak jakby najlepszy fragment, najlepsze momenty z całego tygodnia. Więc dajcie znać, czy coś takiego, czy chcielibyście takiego jednego tygodniowego vloga. A co się stało? Co się stało, myszy moja? Więc koniecznie dajcie mi znać, dajcie sobie siedzę na podłodze. No co się dzieje? Nie poznałaś mamy? Nie poznałaś, co ta mama ma na głowie? Co ta mama ma na głowie? No, więc dajcie mi znać, czy by się dzieje takie coś właśnie takiego tygodniowego vloga. Co tam na głowie? Wiecie, ona ma całą tą matę z zabawkami. Trochę ma tutaj wyciągniętych, a trochę ma tam w tym koszu. Ostatnio kupiłam ten kosz, słuchajcie, w Pepco za 12 zł i jest super. I tutaj ma zabawki. I to słuchajcie, polecam wam jedną zabawkę. Dwie zabawki wam polecę, które są naprawdę super. Dziecko wam się będzie super bawiło. To jest pierwsza, to jest taka mata wodna. Ona, słuchajcie, tutaj dmuchana. Z środka musicie wlać sobie wody i tutaj te wszystkie żyjątka sobie będą pływały. Dziecko sobie łapie i dziecko próbuje łapać, a ono, wiecie, nie wychodzi, bo ucieka. Trochę trzeba więcej wody tutaj wlać. O, widzicie, córka to jest zainteresowana, więc taką matę możecie kupić w Pepco. Jest za 25 zł, też widziałam w Auchan, ale w Pepco na pewno też jest. No i słuchajcie, kolejna zabawka, tym razem druga. I słuchajcie, taka kulka z Wertechu. Ona tą kulkę uwielbia, jak widzicie, tutaj już do niej przychodzi. I ta kula, słuchajcie, ona ogólnie, to jest migocząca hula kula. I ona jak się włączy... O, to ona, słuchajcie, tak widzicie, ucieka. Nie, ona tak się kręci. Więc dziecko sobie ją, wiecie, obkręca, coś tam naciska, nie? Powiedzmy to. I ona, słuchajcie, się kręci. Tylko nadawanie wiadomo, trochę lipnie się kręci. Ale to są naprawdę dwie zabawki, które są super i wam je serdecznie polecam. O, chyba wiecie. Chyba tak, ale od 7 do 10 czerwca jedziemy, słuchajcie, do Krakowa na 4 dni. Pojedziemy pewnie do Krakowa i do Zakopanego, jeszcze do Wiadowic, więc trochę będzie tego zwiedzania. No i będę dla was nagrywała vlogi. I to będą jednak dwa vlogi z 2 dni, czyli powiedzmy 7, 8 razem, 9, 10 razem. Czyli poniedziałek, wtorek jeden vlog, środa, czwartek jeden vlog. A więc będą, jakby, więc będą dwa vlogi z wyjazdu. No i tutaj właśnie robię sobie, słuchajcie, listę, co mam zabrać. Jedna kartka jest naszej córki, druga kartka jest nasza, wiadomo, więc trochę tych rzeczy jest. I oczywiście jak będę się pakowała, to wam oczywiście to wam nagram we vlogu. Nie będzie to osobny film, tylko to będzie po prostu we vlogu. Jeżeli chodzi też na przykład o jakieś inne wyjazdy, to jeszcze będziemy na pewno jechać do nadmorze. A to dopiero w sierpniu, wtedy wam też pokażę, co zabieramy ze sobą na takie tygodniowe wtedy wypadu, a teraz wam pokażę, co zabieramy ze sobą na 4 dni i co zabieramy dla naszej córki, co wtedy potrzebujemy, tak mniej więcej myślimy, a potem wam też nagram po morzu, wam nagram, co było nam potrzebne, a co wzięliśmy za dużo, co za mało i tak dalej, wam nagram takie podsumowanie fajne. Bunty. Tutaj słuchajcie, siedzi i chce do mnie już, oczywiście, tak? Trzeba ją wziąć. Jest ze mną, także będzie już spokój. Mam nadzieję. Więc teraz usiadłam sobie, bo jeszcze przypomniało mi się, że tam któreś jakieś rzeczy miałam wziąć. Dopisałam na przykład, wzięłam dla niej leki na gorączkę, na katar. Musiałam coś dokupić, dopisać żel na ząbki, bo tam nam ząbkuje. I szczoteczkę taką, wiecie, na palec, żeby posmarować sobie właśnie dziąsełka tym żelem. No i termometr tak na wszelki wielki. Tutaj jeszcze zobaczcie. Tutaj wszystko moje, wszystkie kartki moje, tak? Wszystkie kartki moje. No, proszę, widzicie. Wszystkie kartki, które mam w moim dzienniku, one po prostu są niedobre. A teraz jeszcze się za długopis wezmę. Więc słuchajcie, to jest właśnie ten czas, kiedy siedzę przy mojej toaletce, będę robiła sobie makijaż. A oczywiście córka jest ze mną, a jak żeby inaczej, zobaczcie, siedzi sobie tam.
ma swoje zabawki, więc powinna być grzeczna dosyć. Mam nadzieję, że mi to nawet sprawnie wyjdzie. Nie będę wam tutaj dokładnie pokazywała, czego używam i tak dalej, ale jak użyję czegoś nowego, to wam po prostu się do was odezwę. A na początek, słuchajcie, użyję sobie, nałożę sobie balsam do ust z Eveline. Zobaczcie, taki balsam do balsam opatrunek do ust. Ja sobie go nakładam zawsze przed makijażem, jakikolwiek balsam. Używałam tego z Douglasa. O tego. Widzicie? Ale jak mam ten z Eveline, to powiem wam, że też jest spoko. Więc nakładam sobie. I miałam sobie dzisiaj jakieś robić fajne oko czy coś, ale jednak zrobię sobie taki zwykły makijaż. Moją bazą jest taki krem matujący z Balei. Ja, słuchajcie, go znalazłam w kalendarzu z Balei i jest spoko, także to będzie moja baza.
jestem, trochę jestem niżej niż wy, ale trudno, właśnie żeby nie cię wszystko widzieć. Ja założę jeszcze okulary. Zaraz nasiągałam w ogóle ten turban, wiadomo, żebym już nie miała takich zasianych włosów, ogólnie będę zaraz się suszyć, ale pokażę wam, co użyłam do tego makijażu, bo pewnie będziecie ciekawi, więc pokażę tak wam na szybko. Jeżeli chodzi o podkład, to słuchajcie, wróciłam do mojego klasyka, czyli do L'Oreal Trumacza, tylko że kolor 1,5N. Jeżeli chodzi o korektor, jest to korektor z Belle Cover Concealer. To jest z tej biedronkowej serii, nie wiem czego jeszcze zobaczycie, ja mam w kolorze... Czekajcie. 02 Vanilla. Pudę to jest ta nowość z NAMU, Setting Translucence Powder. Bronzer to jest ukochany mój Vibo Beach... jak to? Chrysler? Jakoś tak chyba. Zobaczcie, jakie mam tutaj denko w tym bronzerze, ale to jest najlepszy bronzer na świecie i mam 02. Kolor 02. Już to ja mam taką... z Biedronki z Belle Sweet Melody. Zobaczcie, takie fajne róże, 4 róże i ja zawsze używam tych dwóch i wtedy jest super mieszanka, bo ten z tym różowym jest za różowy. O brwi to nawet tak na co dzień podkreślamy naturalnie i tutaj mam żel do brwi z Lovely i to jest Fix It Up Brow Gel w kolorze Light Brown i bardzo lubię właśnie ten żel, on fajnie podkreśla wam brwi. Zobaczcie, jest tak dosyć naturalnie i bardzo mi się podoba ten efekt. Tusz, to tusz teraz użyłam z Anny Jaki, taki mam malutki rozświetlacz, to jest słuchajcie Becca, najładniejszy rozświetlacz, to jest kolorek C-Pop. W ustach mam słuchajcie Maca w kolorze Velvet Teddy, czyli kultowy kolor i do tego uwielbiam taki efekt nałożenia błyszczyku i to jest błyszczyk z Glam Shopu ze współpracy z La Make-a Bella i to jest błyszczyk Bella. Jeżeli chodzi o mgełkę trwalającą, to użyłam z Maca Fix Plus, on jest super ta mgałka, muszę sobie słuchajcie kupić tą mgałkę, bo na... Dobra kochani, nazywam się teraz tutaj z kokona, ponieważ chcę do was poruszyć temat dosyć kontrowersyjny, jak gdzieś się mu ogarniałam, dosyć taki kontrowersyjny, czyli chodzi o bardzo teraz w sumie gorący temat, taki na czasie, chodzi mi słuchajcie o szczepienia. Ponieważ, szczepienia na COVID oczywiście, ponieważ ja idę 2 czerwca na szczepienia. Tak, może nam jest teraz fala hejtu, ale idę. I mam w planach nagrać takiego jakby vloga z tego dnia i ogólnie nagrać wam vloga z poszczególnych dni, jak ja się czuję. I dajcie znać, czy w ogóle takie was coś interesuje. Idę 2 czerwca się szczepić i słuchajcie, będę szczepiona Pfizerem, więc no ja postanowiłam, będzie pomyślałam, wszystko za i przeciw i postanowiłam, że jednak ja się chcę szczepić. To już tak naprawdę od was zależy, czy chcecie, czy nie chcecie. To jest wasza wola, więc więc to już, jak wy chcecie, to już zróbcie, ale dajcie mi właśnie znać, czy chcecie takiego vloga z tego dnia, kiedy ja się szczepię i ten vlog będzie włączony jakby z kilku dni, bo będę wam mówiła, jak się czuję poszczególnie tam, nie wiem, z 3 dni, 4 dni do poszczepionce, jak się czuję w poszczególnych dniach. No, ale jeszcze jest tak fajnie, że idę na szczepienie 2 czerwca, a 2 czerwca to słuchajcie, idziemy na koncert ich troje, więc już w ogóle jest świetnie. Mam nadzieję, że się będę dobrze czuła po tym, po tej szczepionce. No więc ja tutaj wam nie chcę mówić, czy się szczepcie, czy nie, to już od was zależy. Zrobić tak, jak wam podpowiada wasze po prostu wasz zdrowy rozsądek. Ja wam tutaj nie będę mówiła. Tak, szczepcie się, bo to jest super. Tutaj wam chciałam powiedzieć, jaka jest moja decyzja. Nie tutaj bez kozera siedzę tutaj właśnie na tym moim leżaku, na tym moim fotelu podwieszanym. Ponieważ słuchajcie, mam nową serię, wymyśliłam sobie nową serię na kanał i to będą pogadanki w kokonie, z kokona. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie się zwało. Śmieję się, bo oczywiście tam jest moje maleństwo, do mnie przyszło i tam sobie siedzi za oknem i puka do mnie. Zatem
Co tam? No więc ona zaraz mi przychodzi. No więc to będą albo badanki z kokonia, albo z kokona, zobaczymy jeszcze kto będzie nazwie. I ruszamy z pierwszym filmem 8 czerwca. Będą to takie pogadanki na tematy różne i poważne, i takie lightowe. Mogę wam zdradzić, że to będzie raczej taki sezonowy, taka sezonówka na moim kanale. Chyba, że wam to się bardzo, bardzo spodoba i będziecie chcieli więcej takich filmów, no to jeszcze do końca września pociągnę. No bo tutaj nie ukrywam, że jak świeci słońce, to jest ciepło i fajnie, ale kiedy na przykład jest zimno na dworze, czyli jest mróz, to tutaj też jest zimno, więc nie będę siedziała, wiecie, opatulona po szyję, żeby tylko wam nagrać pogadanki z kokona. Ale na pewno będzie to przez czerwiec, lipiec, sierpień i na razie mam do połowy września. I to będzie co drugi wtorek to będzie jakiś temat. Na pierwszy rzut idzie, słuchajcie, to będzie 8 czerwca, tak jak wam mówiłam, pierwszy film. I na pierwszy rzut idzie temat, czy można znaleźć miłość przez internet. Ja wam opowiem moje historie z poznawaniem chłopaków przez internet. Były też i... no, niefajne sytuacje, ale to zapraszam was 8 czerwca na mój kanał, więc warto subskrybować ten mój kanał, bo mi się trochę działo na tym teraz, a szczególnie idzie lato, więc może być więcej vlogów. Ja lubię oglądać vlogi, czasami mam tak, że po prostu gadam sama do siebie, więc czasami mam naprawdę tyle do powiedzenia, że to jest szok. Okej, widzicie, przebrałam się, ja tak założyłam inną koszulę i teraz idę właśnie do mojego auta. Więc pokażę wam przypłacę na sobie, więc mam tak kurtkę z rezerwedu. Koszula trochę za mała dla mnie z dywersa. Spodnie i trampki takie z ZZZ. Dobra, a teraz lecę. A oczywiście torebka jeszcze tutaj jest. A teraz lecę do samochodu i jadę. Najpierw chyba pojadę do Biedronki, a potem pojadę do mamy. Tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Więc bez potęgu gadania idziemy, bo mało czasu. Muszę się tego burdasa, słuchajcie, umyć dzisiaj, ale nie dam rady chyba już. Jestem właśnie w samochodzie, jest ciepło, więc nie wiem, czy teraz tej kurtki nie zdejmę, więc po prostu tylko w tej koszuli. Jakbym wiedziała, że jest tak ciepło, to ubrała coś innego jednak, ale cóż. Dobra, zdejmę, słuchajcie, tą kurtkę, bo jest naprawdę mega, mega ciepło. A ta koszula jest ładna i powiem wam, że kupiłam sobie kiedyś ją w Diversie, chyba w tamtym roku. Tylko zaraz lewy trochę przymała. Kupiłam sobie ją w tamtym roku w Diversie. Ona kosztowała, nie pamiętam ile, koło stówki. Była przycena chyba na 60, a ta przycena jeszcze była przycena na pół. Więc kupiłam ją, słuchajcie, w ogóle za 30 zł. No, jeszcze by się przydało tutaj mi samochód umyć, ale nie wiem, czy zdążę, bo jest za 15:03. Mam dosłownie jakąś godzinę, więc bez żadnego gadania, słuchajcie, ruszam i jadę. No, bo tutaj już nie mam czasu na gadanie z wami, także jedziemy po prezent. Jedziemy najpierw, też szybko do sklepu, słuchajcie, bo to mi zajmie raz, dwa, trzy. Więc idę teraz na szybkie zakupy i tak, nie wiem, czy coś tam wam pokażę, jestem, słuchajcie, pod Biedronką, więc idę do Biedronki na szybkie zakupki i potem jadę po ten prezent i zobaczymy, czy coś dostanę dzisiaj na Dzień Matki, obstawiajcie. Dostanę czy nie dostanę? A, no i oczywiście jeszcze jedną rzecz, którą muszę zrobić, czyli tak, po pierwsze zamknąć okno. Po drugie, muszę, słuchajcie, założyć sobie maskę. Dobrze, że już nie musimy nosić tego na dworzu. Mam nadzieję, że jesteśmy bliżej końca noszenia tych masek i całej tej pandemii niż kiedykolwiek indziej. Także maski, jakby ktoś się pytał, skąd mam taką piękną maskę. Tadam. Ona jest, słuchajcie, zrobiona przez moją mamę. Kupiłam też, słuchajcie, lody dla mojego Krzyśniaka. Kupiłam też taką wielką kolę. Chciałam małą, ale mało nie było. Tak mi się chce pić, że szok. Już dzisiaj sobie mówię, dobra, poluzuję sobie z tymi piciami. Teraz tylko szybko muszę jechać do mojej mamy. I słuchajcie,
wracam do domu, żebyś tak być przed czwartą w domu. Wiadomo. Nie widziałam nigdzie, słuchajcie, żadnych delicji, żadnych ciastek. Po prostu zero. Ja nie wiem, co się stało, ale po prostu nie było żadnych delicji. Nic, zero. Przyszłam całą Biedronkę, nic nie było. A jestem tutaj koło dworca, koło tej Biedronki. Bo tu mam najbliżej po prostu, wiecie, z beretem. Ja tu ile razy, wiecie, dzisiaj to miałam taki plan na dzisiejszy dzień, że pójdę z moją córką na spacer, wstąpię do Biedronki, ale przede wszystkim, wiecie, spacerem, nie? W ogóle to chcę nawet do tej Biedronki iść tam w centrum bardziej, tam na Bielską, ale niestety, słuchajcie, no, wyszło jak wyszło, że brat napisał, że dzisiaj przychodzi, więc no. Więc tak. Jestem na klatce, mojej starej klatce, akurat do domu mojego rodzinnego i pokażę wam też moje zwierzaki. Cześć! Cześć kochanie! Pamiętaj, to jest mój piesek, chodź. Zobaczcie. Dzikusy moja! To jest moja dzikuska kochana! To jest, słuchajcie, Biśka, ona ma już 7 lat w tym roku. Zobaczcie, jaki to jest pieściech mały. Mój kochany piesek, tak? Pokaż tu się. Pokaż się pyszczkiem. Zobaczcie, jakie to słodne martkę ma piękną. Dobra, to jest kot, który jest, słuchajcie, taki leniwy. On ma... Ten kot ma, słuchajcie, oj, zobacz, jakąś brudne oczy. Ten kot był u nas. Mieszkał z nami. Z nami, z chłopakiem. On ma w ogóle, słuchajcie, już 13 lat. Chyba 13. Tak, on ma już, słuchajcie, 13 lat w tym roku skończył. Zobaczcie, jakie to jest ładne kocisko. Tak, Krzysiorka, właśnie tu stawię. Tu widzicie, jest kalendarz z moją Basią. My jesteśmy w moim prawnym pokoju. Kto pamięta, jak nagrywała tej ścianie? Ja ci oczywiście łapki w górę, żeby pamiętać, jak nagrywałam na tej ścianie. Zobaczcie, jaki mam wielki prezent dla mojego Jasia. Zobaczcie, jaki to jest gigant. Szybko wam pokażę i lecę. Była mało czasu, tak jak mówiłam. Więc tak, tutaj jest taki pies z Psiego Patrola. Zobaczcie, jaki on jest wielki. On jest naprawdę gigantyczny, ten pies. Ja go kupiłam, słuchajcie, w Pepco za 5 dych. Jest taki pies Psi Patrol. On jest w ogóle fanem Psiego Patrolu. A dlatego taka koszulka z Psiego Patrolu. Zobaczcie. Biała z tymi pieskami. Niebieski jest jego ulubiony i tutaj wzięłam mu na rozmiar 98, bo on ogólnie nosi teraz 92, ale brat powiedział, że jeżeli musi kupić 98, to jest git, więc tak mi właśnie kupiłam tą koszulkę właśnie na ten rozmiar, a moja mama tak mówi, a ja patrzyłam na tą koszulkę, też mu chciałam kupić, ale kupiłam, słuchajcie, w Rossmanie. Do tego kupiłam mu taki oto samochód, on jest tam z pilotem, o widzicie chyba. Tam z tyłu jest pilot i jego się tam, wiecie, steruje właśnie, jest zdanie sterowane, jak to się nazywa, z takim pilotem. I to też kupiłam w Pepco za 5 dych. I do tego ciastka, też z Psim Patrolem, więc będzie miał dzisiaj szaleństwo. W domu, o, ubranko Bisi. Krzelce do domu, poznaliście moje pieski, macie moje zwierzętko. Bisia, tam jest pies, tam jest kot, o. Tam w oddali, taka ta kulka biało-czarna. I lecę! Do domku! No więc ja już jestem, słuchajcie, w domu. Oczywiście córka już tutaj usiadła na moje kolana i teraz czekam na brata, aż przyjdzie. Już jest po 16. Teraz też tam będzie jeść, bo będzie głodna. No, a potem wyjdzie brat, bo nie przyjdzie kolega, więc... Którym właśnie wszedł brat. Był tutaj, dał Basiuli prezent na Dzień Dziecka. Ja dostałam przepiękną różę od mojej królewny. Zobaczcie, to jest taka gigantyczna. O, zobaczcie, jaka ona jest piękna, gigantyczna, duża róża. Zobaczcie, jaka wielka. Przepiękna jest. Zobaczcie. Ładna jest ta róża. Oczywiście, słuchajcie, prezent na Dzień Dziecka, nie? Dostała taką, słuchajcie, ośmiornicę.
Ona jest fajna, bo potem będzie mogła sobie ją, wiecie, ciągnąć w ogóle. No i ona tutaj gra. O. Więc sobie tak gra. Tutaj sobie biszkopta wcina, proszę bardzo. Cała jest brudna, no ale trudno. Kochani, zapomniałam dograć końcówki z wczorajszego vloga, więc pokażę wam teraz, co dostałam na dzień... No dziękuję, bo chciałam powiedzieć. To dostałam na dzień matki, a potem się z wami pożegnam, bo wczoraj już nie dogrywałam nic, a jak poszli wczoraj od nas goście, to już byłam zmęczona, więc tylko właśnie dostałam lekko po północy i muszę zaraz spać. Więc teraz wam pokażę, co dostałam na dzień mamy, a potem się pożegnam. No więc tak, zobaczcie, na dzień mamy dostałam przepiękną różę, która jest taka wysoka, zobaczcie, ona jest bardzo długa, ładna, naprawdę, najpiękniejsza róża na świecie. I do tego, słuchajcie, dostałam taki oto zestaw z Nuki Let's Glow i tu jest ten czarny, to jest balsam rozświetlający, a ten złoty jest to rozświetlająca mgełka do ciała z o zapachu peoni. Przepiękny zestaw, zobaczcie, tak ładnie to się prezentuje. Dostałam na dzień mamy. To wszystko, mam nadzieję, że film wam się spodobał. To był vlog z mojego pierwszego dnia matki. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie, aby dawać łapki w górę, subskrybować, oczywiście komentować, a my się widzimy już w kolejnych filmach. Bajo!